Dzień dobry, Anna Sobka, Lubsport. Witam Państwa w świątecznym wydaniu naszego portalu. Dzisiaj ze mną goście Łukasz Sukaj. Dzień dobry. I Tomek Błodziński. Witam. Siatkarze lub Politechnika Lublin, ale siatkarze nie z Lublina. Tak szybcie spędzać tegoroczne święta. Ja spędzam w Radomiu, bo jestem właśnie z Radomia. Tam mam swój dom rodzinny. I w sumie już niedługo trzeba będzie jechać do rodziny i tam odpocząć psychicznie od sportu. A Tomek? Ja pochodzę ze Strzyżowa, gdzie znajduje się mój dom rodzinny i właśnie spędzam święta w domu z rodziną, z najbliższymi. A jak spędzacie święta? Myślę, że klasycznie, jak każda polska rodzina. Zbieramy się całą rodziną w pierwszy Wigilię, w pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, 12 tradycyjnych potraw oczywiście. Tej rodzina przygotowuje i to właśnie jest taki czas, żeby mile spędzić czas z rodziną. U mnie podobnie jak u Łukasza, też spotykamy się w rodzinnym gronie, w Wigilię, 12 potraw również. Pierwszy dzień świąt rozjeżdżamy się do rodziny, do cioci, babci, po prostu. Rozumiem, że nic nie przygotowujecie do święta, bo tak to zabrzmiało. Mamy, są obowiązki, myślę, ja tam też staram się pomagać mamie w kuchni. Ale też mam te swoje obowiązki. To, że są święta, nie znaczy, że też nic nie robię, bo również postaram się na siłownię pójść, czy jakieś inne rzeczy, żeby podtrzymać formę, którą tutaj trenujemy cały czas w Lublinie. A może masz jakieś popisowe danie, które przygotowujesz? Bo chyba, że potem tylko zjadasz. Nie, popisowego dania na święta nie mam, ale ogólnie tak. Staram się, umiem gotować, myślę, tak mi się wydaje przynajmniej. Mam jakieś popisowe swoje dania, ale nie świąteczne. Tylko bardziej pomagam mamie. Do sklepu pójdę, kupię jakąś przyprawę, czy coś tam popilnuję. W takiej zasadzie. Ty tam akurat czujesz honor tej drużyny. Oczywiście. Ja z racji tego, że mam dwie starsze siostry, to staram się nie przeszkadzać w domu, w kuchni. I raczej tak na drugi plan schodzę. To może chociaż śpiewać i kolędy. Może wypłać tak samo talenty wokalne jak siatkarskie. Ja na pewno. U mnie w rodzinie jest taka tradycja, że zawsze jak jest ta pierwsza gwiazdka tradycyjna na niebie, łamiemy się opłatkiem i śpiewamy kolędy. W sumie przez wszystkie, czy to jest Wigilia, czy pierwszy dzień świąt, czy drugi dzień świąt, to cały czas te kolędy lecą w telewizji, w radiu, na głośniku, w domu i cały czas z tymi kolędami jesteśmy. A ty jak śpiewasz? Nie, wolę grać. Na czym? W siatkówkę po prostu. Tato jest od tego, żeby tam zapoczątkować właśnie śpiewanie kolęd, a ja tam staram się tak tylko ruszać ustami, żeby to wyglądało jakoś. Skoro już rozpoczęłaś ten temat siatkówki, to czy w tym czasie świątecznym szczególnym omijacie ten temat z rodziną, czy jednak podsumowujecie jakiś sezon? Staramy się, bynajmniej ja staram się nie rozmawiać w domu o siatkówce, o sporcie. To jest okres taki, żeby odpocząć od siatkówki mentalnie i zapominamy o tym, zwłaszcza dlatego, że mamy bardzo mało czasu na odpoczynek, bo zaledwie kilka dni. Później wracamy do treningu, dlatego pomijamy w ogóle temat sportu. I ciebie także? U mnie jest trochę inaczej, ponieważ tam akurat jeżeli chodzi o mamę, to mama jest na bieżąco z tym, więc tam się nie pyta. Ale tak jak właśnie mówię, że z rodzina się zjeżdża, z każdego zakątka z Polski. I też nie mają takiego kontaktu, zawsze jakiś wujek, ciocia się zapyta, co u mnie, jak tam właśnie ta siatkówka, przygoda się z siatkówką jest, tam odpowiadam, ale nie jakoś, że ten plan jest głównym tabu w Wigilii, bardziej co słychać. A co wspólne lubicie, czy cenicie święta Bożego Narodzenia? Ja, Łukasz. Obojętnie. Ja cenię na pewno taki spokój, taką rodzinną atmosferę i taką możliwość spotkania się z większą rodziną niż tylko z domownikami. Po prostu cieszę się z tego okresu świątecznego, że można się spotkać z najbliższymi. Ja cenię na pewno spokój, tą domową atmosferę, którą mam w domu. Dzieci się zjeżdżają, moich kuzynek, i z nimi się uwielbiam bawić. No i również też cenię to, że moi przyjaciele, moi znajomi, którzy wyjechali na studia, ułożyli sobie jakieś życie w innych miastach, zjeżdżają się również do tego Radomia i jest też czas, żeby się z nimi spotkać i też porozmawiać, bo w sumie też nie utrzymuję na co dzień kontaktu ze wszystkimi. Jaki to był w ogóle dla Was rok, panowie, bo ten święta też taki zwykły czas podsumowań jest?
Ja mogę powiedzieć, że był dla mnie udany. Ten rok zaczął się bardzo rewelacyjnie, bym powiedział. Te treningi z Czarnymi Radą. Następnie później wakacje, też super udane byłem. No i tutaj jak się znalazłem w trakcie, jakoś to zeszło i znalazłem się tutaj w Lublinie. I też mi się tutaj podoba i mam nadzieję, że następny rok będzie taki sam, ale zawsze może być lepiej. Przeczytałeś moje pytanie, ale jeszcze zatkam gąbka. Jaki to był dla Ciebie rok? Rok mijający był pełen doświadczeń życiowych i generalnie taki impuls do dalszego działania, że pokazał mi, nad czym jeszcze muszę pracować i tak dalej. Cieszę się bardzo z tego, że znalazłem się tutaj w Lublinie i mogę poprawiać swoje umiejętności siatkarskie. Generalnie miasto bardzo mi się podoba, dobrze się tutaj żyje. Miałam chcę spytać, czego mam wam życzyć, ale tutaj Łukasz już powiedział, że tego samego. A tobie? Zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to ciężka praca i wszystko przyjdzie. A masz jakieś plany na Sylwestra? Tak, ja mam plany na Sylwestra. Mógłbym zdradzić, jak to nie jest problem. Moja znajoma z gimnazjum, mam ogólnie takich super znajomych, którymi się trzymam od gimnazjum, liceum, zorganizowała taką salę i około 40-50 osób, wszyscy znajomi z liceum, z gimnazjum się spotykamy, będziemy tam bawić na sali. Robię, tak. Ja na razie nie mam aktualnie planów na Sylwestra, spontan. Może zapraszasz kolegę? Zastanowię się nad tym, ale wątpię. Ja mam życzę tylko zdrowia, danej zabawy, awansu z Luk Politechnika Lublin. A chciałabym poprosić was też o życzenia dla naszych czytelników. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego Narodzenia, wesołych świąt, dużo prezentów i dużo spokoju, tak jak tutaj rozmawialiśmy, że ten spokój jest bardzo ważny, bezpieczny na pewno. I tutaj dużo też ludzi dojeżdża, jeździ i żeby przyjechać i wrócić bezpiecznie. Tego wam życzę. Oraz jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku, aby ten rok był lepszy od poprzedniego, wszelkiej pomyślności. Ja się dołączam do chłopaków, a my innego świętego Łukasz Zuka i Tomasz Połczyński, zawodnicy Luku Politechnika.